Spotykamy się dzisiaj z burmistrzem Gościna, z panem Marianem Sieradzkim oraz skarbnikiem, z panem Henrykiem Pobrotynem. Z państwem będą rozmawiać Agnieszka Komorowska oraz Michał Spieszyński. W dzisiejszym programie Z życia Gościna będziemy poruszać temat budżetu, podsumowanie budżetu w 2011 roku oraz plan w 2012 roku. Więc panie burmistrzu, proszę opowiedzieć, jak budżet w 2011 roku, jak udało się go wykonać i jakie są największe sukcesy minionego roku w tej kwestii? No może w zakresie cyfrowym to pan skarbnik powie, ja bym chciał w zakresie rzeczowym, to co udało się zrobić, co było planowane i co udało się zrobić. Więc najważniejsza sprawa i chyba najwyższa pozycja w inwestycjach roku 2011 to jest rozpoczęcie budowy ścieżek rowerowych. Łącznie zadanie na czterech gminach to było 58 km, natomiast w gminie Gościno 22 km tych ścieżek na kwotę 6 milionów 600 tysięcy złotych. I oczywiście jesteśmy w trakcie realizacji, blisko 10 km już jest prawie wykonanych, połowa. Część jest płacona w roku 2011, blisko 1 000 000 złotych, pozostała kwota w roku 2012 i to jest dla nas najważniejsza inwestycja. Natomiast było jeszcze kilka mniejszych, ale potrzebnych. Wykonaliśmy ulicę Kościelną, dosyć długo oczekiwaną. Wykonaliśmy ulicę Sportową, kilka tysięcy metrów kwadratowych chodników. Udało nam się również w tym roku zrobić lodowisko, też jest to ciekawostka. Powołaliśmy Straż Miejską i również wspólnie, w zasadzie większości finansował to powiat, powstał kolejny Orlik w Gościnie, czyli drugi Orlik przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej. I to są chyba te najważniejsze. No jeszcze dwa place zabaw przyszkolne Radosnej Szkoły i 11 placów zabaw w miejscowościach sołeckich Gościna. To są chyba te największe sukcesy inwestycyjne. Czy fakt, że Gościno uzyskało prawa miejskie, ma wpływ na finanse gminy? Bezpośrednio na pewno nie, ponieważ jeżeli chodzi na przykład o podatki, to podatki ustala Rada Gminy i w zasadzie to jest w stosunku do tych, które ogłasza minister finansów, czyli do stawek maksymalnych. I Rada oczywiście na przykład rolny na ten rok bardzo obniżyła, inne ustala w miarę rozsądnie, nie najwyższe. Jeżeli chodzi o dotacje, subwencje, absolutnie nie ma tutaj żadnego wpływu pozyskanie praw miejskich. Natomiast jeżeli chodzi o pośrednio, to rzeczywiście jeżeli przychodzą inwestorzy, jeżeli ceny gruntów drożeją, jeżeli buduje się coraz więcej obiektów, bo miejscowość staje się atrakcyjna, to tak, to te podatki wpływają, ale to będzie proces kilkuletni, to bezpośrednio w pierwszym roku nie da się tego odczuć, że pozyskaliśmy prawa miejskie, w związku z czym będzie już więcej podatków, absolutnie nie ma takiego przełożenia. No tutaj u nas chyba jedna sprawa jest, która decyduje o wysokości naszych dochodów, to jest właśnie uzyskanie dochodów z podatku od nieruchomości energii wiatrowej, bo tutaj te sprawy są bardzo istotne. No właśnie dobrą mi pan pytanie, ale proszę mówić. No, także ta sprawa zadecydowała głównie o tym, że mamy takie wysokie dochody z tego tytułu, także mi się wydaje, to jest najważniejsza sprawa właśnie, ta energia wiatrowa, którą uzyskaliśmy, dochody z podatku nieruchomości osób prawnych 3 miliony 455 tysięcy, gdzie w latach poprzednich w ogóle gdzieś około 2 milionów uzyskaliśmy ze wszystkich podatków z tego tytułu jednostek prawnych i osób fizycznych. Czyli trzeba się cieszyć coraz więcej. No przypuszczam tak, mieszkańcy się powinni bardzo cieszyć tym, że inwestorzy chcą do nas przychodzić inwestować w naszej gminie. Czy mogliby państwo opowiedzieć o budżecie na rok 2012? Budżet na 2012 rok jest skonstruowany podobnie jak poprzednie budżety, czyli zasadnicza sprawa to są dochody własne. Tutaj one się składają w podatku od nieruchomości, osób prawnych, osób fizycznych i tutaj ta pozycja nam znacznie w ostatnich latach wzrasta sukcesywnie co roku. Kolejną znaczącą pozycją to jest subwencje i dotacje państwowe i tutaj ta pozycja niestety nie wzrasta, chociaż koszty na przykład oświaty bardzo wzrastają. Do oświaty już dopłacamy kilkaset tysięcy złotych rocznie. Tak, dlatego, trzeba jasno powiedzieć, że oświata stała się droga, liczba dzieci znacznie zmalała. W naszym przypadku w ostatnich 5 latach liczba dzieci spadła około 30%, także
z 800 do niecałych 600. Także to jest bardzo duży ubytek i bardzo duża strata finansowa, jeżeli chodzi o subwencje. Dochody na 2012 rok przewidujemy w wysokości 23 769 tysięcy złotych, z tego dochody bieżące 18 867 tysięcy złotych, dochody majątkowe 4 902 tysięcy, z tego jeszcze 1 700 000 przewidywanych dotacji ze środków unijnych do budowy ścieżek rowerowych. Natomiast wydatki ustalone są na wysokości 23 557 tysięcy, z tego wydatki bieżące 17 266 tysięcy i wydatki majątkowe 6 291 tysięcy złotych. Jeżeli dobrze rozumiem, zakładane są wpływy o ponad... O 2 miliony więcej, około 10%. Ale to wynikają, to w zasadzie te dochody wynikają z tytułu uzyskanych większych dotacji, przewidywanych dotacji ze środków unijnych na budowę ścieżek rowerowych, te dotacje inwestycyjne. Także tutaj decydują. A te pozostałe dochody w granicach 4% zostały zwiększone, tak samo na tym poziomie przewiduje wzrost wydatków. Przejdźmy dalej, rok 2012. Co mieszkańcy gminy Gościno, jakich działań, jakich inwestycji mogą się spodziewać? Jaki ten budżet będzie, co jest głównym priorytetem, co najbardziej gmina będzie najwięcej środków przeznaczać? Jeżeli chodzi o zakres finansowy, to w stosunku do planu 24 miliony wydatków, blisko 24 miliony. Ponad 9 milionów to są inwestycje, czyli około 40%, i finansowo to wygląda bardzo dobrze, bo gminy, które inwestują powyżej 20%, mają wskaźnik inwestycji, to są już gminy średnio inwestujące, natomiast 40 to już naprawdę jest wysoki wskaźnik, tak, to jest dobry wskaźnik. Natomiast o zakres rzeczowy, to gro tej kwoty tutaj pochłaniają ścieżki rowerowe, tak jak skarbnik powiedział, dofinansowanie 3 miliony 700, natomiast nasz wkład własny będzie wynosił około 2 miliony, 2200, tak. Z tego rzeczywiście będziemy się posiłkować tutaj kredytem 1 200 000, ale też kredyt rozszerzymy do 500 000, może będzie nam brakowało, ponieważ będziemy również budować dwie świetlice w Pławęcinie i w Ząbrowie. Tak, te dwie świetlice są dofinansowane, to są z projektu unijnego 1 000 000 złotych, natomiast w zależności od przetargu jakiś tam udział nasz będzie, myślę, że w granicach 500 000. I na to również będziemy chyba chcieli zaciągnąć kredyt. Będziemy również realizować taką małą inwestycję, jeżeli chodzi o ogrzewanie wody. To będą solary na dachach kilku obiektów, szkół, tego domu kultury na stadionie. To jest inwestycja blisko 300 tysięcy tam łącznie. Również będziemy robić kilka ulic i chodników. W roku 2011 udało się, trzeba powiedzieć, bardzo dobrze wykonać łącznie około 8000 metrów kwadratowych dróg w kostce i chodników. Chcielibyśmy ten wynik w założeniach mamy na rok 2012 przynajmniej przy 6000 metrów kwadratowych. To by dało, że przynajmniej 4-5 miejscowości uzyskałoby chodniki docelowo już w pełni. Jak konflikt związany z wodociągami ma wpływ na budżet gminy? Ten konflikt jest zasadniczą sprawą, jeżeli chodzi o kształt budżetu gminy. Dla naszej gminy te dopłaty, które roszczą sobie wodociągi, są znaczące, są bardzo duże. Najgorzej jest, że dla gmin ościennych są dopłaty już niemożliwe do przyjęcia. Natomiast dopłata w granicach 1,5 miliona z budżetu 2011, oczywiście nieplanowana dopłata, nie była uwzględniana w budżecie, ponieważ gmina Gościno nigdy do wody nie dopłacała. Natomiast sprytne przesunięcie kosztów z miasta Kołobrzeg na gminy spowodowało, że wodociągi roszczą do nas 1,5 miliona dopłaty. My w tym zakresie jesteśmy spokojni, ponieważ mamy opracowania, biegły sądowy wykonane i pokazujemy, w którym miejscu te koszty zostały przesunięte i czekamy ze spokojem na rozstrzygnięcie sądu. Natomiast to dotyczy roku 2011, natomiast jeżeli chodzi o rok 2012, tutaj rzeczywiście otwiera się nowy problem, ponieważ te dopłaty, które po raz kolejny wodociągi wskazują, zawierają się dla prawie wszystkich gmin w granicach od 2 do 2,5 miliona.
bardzo dużo. I oczywiście tak, i oczywiście trzeba sobie jasno powiedzieć, że może gmina Gostyno przy wielkim wysiłku wstrzymaniu wszystkich inwestycji by z tymi dopłatami sobie poradziła, ale w ościennych gminach trzeba jasno powiedzieć, dopłata w granicach 4 milionów przy budżecie 9 milionów jest kwotą nierealną i oznacza zarząd komisaryczny tych gmin, to trzeba być świadomym. Zasadnicza sprawa w tym konflikcie jest taka, że my nie uznajemy prawdziwości tych danych, czujemy się oszukani i to jest oczywiste, bo mamy to już udokumentowane, także będziemy tutaj do końca próbować znaleźć porozumienie, ale na gruncie prawdy. Jak może być w tej samej studni i przerobiony ścieku w tej samej oczyszczalni, w Kołobrzegu jest cena w granicach 7 zł, a u nas na gminach po cena po 50, po 20 zł. Pytam się, na jakiej podstawie? Czy ta woda do nas jest specjalnie uzdatniana złotem, czy jakimiś tam diamentami i dlatego tak musimy drogo za to płacić? Przecież to jest takie wyciąganie pieniędzy z budżetów gmin, uważam nienormalne, bo to przecież to są te pieniądze, które byśmy tam zapłacili, zgodzili się na to, jednocześnie byśmy pozbawili możliwości finansowania naszych jednostek, naszych mieszkańców tutaj, przecież my jesteśmy po to stworzeni tutaj. Ale jak pan uważa, czy zabrakło po prostu solidarności, czy czym to w ogóle jest spowodowane? No, raczej solidarności. Może jeszcze ja dopowiem tu troszeczkę inaczej. Rzeczywiście, że taki solidaryzm społeczny byłby tu troszeczkę wskazany, bo istota samorządności to leży we wspólnym pokonywaniu problemów. Ale tutaj głównie przewija się uczciwość i od tego trzeba zacząć. Najpierw trzeba wyjaśnić, pokazać koszty, rozłożyć je równomiernie na gminę. I gdyby to zostało wykonane, te ceny byłyby zupełnie inne. Tymczasem polityka wodociągów jest taka, że zrobiono ceny dla gmin tych gorszych i biedniejszych, no i cenę przystępną dla miasta, niższą i bogatszego miasta. Woda jest dobrem powszechnym, powinna być na równi dostępna dla wszystkich i na taki podział się nie zgadzamy. Mamy świadomość, że jakieś tam dopłaty możemy wnosić, ale to są dopłaty w granicach rozsądku. Naszymi i Państwa gośćmi byli pan burmistrz Gostyna Marian Sieracki i skarbnik Henryk Pobrot. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pięknie.